Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Space Strike. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku misja 12, nie umiem mówić, rozkaz, szukaj i zniszcz. Tak miało być. Okej, okay, pilocie, musisz natychmiast rozpocząć wykonywanie szeregu misji. Twoim celem jest zabezpieczenie wielu sektorów. Okej. Okay. Tak jest, czekam na otrzymanie wszystkich danych i instrukcji. Okej, okay, tak więc, kurde, ciśniemy. Administracja opracowała kilka planów misji. Odwiedzisz wiele planet, gdzie na pewnych obszarach będziesz musiał zniszczyć siły wroga, które się tam znajdują. To pokrzyżuje plany wroga, częściowo osłabi jego wojsko. Okej. Okay. Tak jest, rozkaz zostanie wykonany. Ajaj. Okej. Okay. Tak więc mamy misję 12. Jak najbardziej. Więc znajdziemy to, co czas znajdziemy i to zniszczymy, no. Pokrótce. Taki jest plan. Pamiętajcie, dobry żołnierz wykonuje rozkazy. Sięgam. Takie tam nawiązanko do Gwiezdnych Wojen. Kto zauważył, ten zauważył. Bardzo się cieszę. Okej. Okay. Tak więc napierniczamy sobie ładnie, pięknie. Znowu leśna planeta, na której pada deszcz. Dokładnie tak. Jest coś, co muszę przyznać, ale niestety jeśli chodzi o różnorodność w tej grze, jest znikoma. Może powiedzmy sobie to szczerze raz na zawsze. Różnorodność planet, jakie odwiedzamy, jest naprawdę znikoma niestety. Co jest smutne, no ale cóż. Wiedzcie, że jest mi trudno wytykać błędy, problemy tej gry. Biorąc pod uwagę, że jest to gra mego dzieciństwa, ale tak. Tak to jest. Dokładnie tak. Okej. Okay. Gwiazdka dla mnie. Proszę. Też by tłumaczyło, dlaczego po prostu ta gra jest grą niszową, prawdaż? I się nie wybiła jakoś wielce, bo ma swoje problemy, problemiki. Okej. Okay. Mamy ładnie, pięknie, kurde, czaszko pociski. Sięgam. Okej. Okay. Macie fireballami. Okej. Okay. Mamy punkciki. Ładnie, pięknie. Tutaj sobie powysadzamy coś. Oho, dobra, mamy tych pajacy. Okej. Okay. Srutututu. Okej. Okay. Więc rozwalamy tych pajacy. Zobaczcie, coś mi tam, kurde, zasiedziało. Ostatnio coś tak kaszle, I don't know why, ale coś mnie złapało, no cóż, bywo i tak. Muszę przyznać, że od czasów pandemii w sumie nie byłem chory ani razu, więc w sumie ja tam, nie żeby mi było tęskno, ale zapewne czas najwyższy, że tak powiem, że nawet mnie coś złapało. Ja akurat mogę się pochwalić dosyć dobrą odpornością, muszę przyznać. Z czego jestem bardzo dumny. Dokładnie tak. A jak to osiągnąć? Polecam nie brać leków na wszystko, jak od razu nas zaczyna coś boleć. Tylko w ostateczności, polecam. Taka jedna z moich taktyk. Dać się obronić organizmowi. Kurde, żeśmy przeszli na takie medyczne, kurde, tutaj jakieś tematy, przysięgam. Nie wiem czemu, ale tak jakoś akurat mi się jakoś akurat zszedłem na ten temat. Tutaj wiecie, wujcio Nero, dobra rada czy coś. Chcę gwiazdkę, właśnie, czekałem na nią. No to jeszcze nie napierniczałem w tych pajacy, którzy do mnie już napierniczają, o mój Boże. Ale wy, kurde, damage'a mi tu dajecie, halo. Pominęłem przeciwników, bo kuźwa, z ich tyle w jednym miejscu, że tak, kurde, trudno. No kurde. Ty nie macie nic lepszego, kurde, do roboty, tylko nawalacie, kurde, w jakiegoś randomowego typa. W ogóle to jest ciekawe, nie? Że w takich grach komputerowych zawsze jest tak, że wy jesteście tym jednym, kurwa, wybrańcem. Boże święty, ja mam znowu HP. Boże święty, dobra. O! Właśnie mam, kurde, pociski. Jazda. Będzie trzeba to niuka zarzucę. No, zawsze jak mamy taką grę tego typu... Świetnie.
dodatkowy pasek, który nie jest wypełniony, to zawsze jesteście jedną postacią przeciwko całej armii. To kurwa, my nie mamy armii, czy nie wiem, taka jest nasza taktyka, żeby kurde się zdziwili, o. Niuk, kurwa. Dobrze. Jej, taka fajna chmurka pozostaje. Mi się podoba. Wiem, używaliśmy już niuka, ale nie wiem, czy wtedy pochwaliłem ten efekt, więc chwalę teraz. Okej, dobra. Tam się nie chce przelecą. Whatever. Dobra. Widzę czterech pajacy, kurde, czyhających na moje życie. No musiałbym kiedyś też, nie wiem, może Chicken Invaders ponagrywać, to może nie jako let's play, ale może coś w stylu gier mojego dzieciństwa właśnie. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Chicken Invaders też było zajebiste. Jak mówiąc o takich szczlonkach. Dobra, okej. Okay. Strzelanie wrogowie 28%, kurwa, coraz gorzej, przysięgam, z odcinka na odcinek, ale aż tak źle? Tutaj, gdzie pominąłem te wszystkie procenty, te 72%, what the fuck? No nieważne. Wciąż jesteśmy elitą i to się liczy, moi drodzy, to się liczy, tak więc i zdobyliśmy wszystkie gwiazdki w przeciwieństwie do poprzedniej misji, tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!